Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu XDMości. Już po wyborach, czas to wszystko podsumować. Zapraszam. Głosy policzone. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała oficjalne wyniki wyborów. Do Sejmu 10. kadencji wchodzi 5 ugrupowań. Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Lewica i Konfederacja. Konrad Wąż. Wszystko jest już jasne, głosy dokładnie policzone. Wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 7 640 854 głosy, co daje 35,38% poparcia. Niezależnie od wszystkiego, to Prawo i Sprawiedliwość jest zwycięzcą tych wyborów. To nam najwięcej Polaków zaufało. No a w TVP dalej ten sam przekaz, że wszystko jest dobrze, wygraliśmy wybory i teraz to my będziemy rządzić, ale czy tak będzie? Chyba raczej nie. Jeszcze korzystając z chwili, chciałbym wam wszystkim podziękować, że byliście ze mną przez ten i oglądaliście XDMości live, wieczór wyborczy, poranek wyborczy. Pierwszego dnia był 14-godzinny stream, tam 2 godziny chyba przerwy na drzemkę i później kolejne 6 godzin live streamu wypuściliśmy. Ja tam na Twitterze chyba pisałem 30 parę XDMości, na Brzuska TV też 30 parę filmów i chyba 12 live'ów, to wychodziło prawie 2 filmy na dzień. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, brakuje 1000 subskrypcji do 50 000. Fajnie by było, jakbyśmy to jeszcze na przykład dzisiaj dobili, tak na zwieńczenie i domknięcie klamrą tych całych wyborów. Wracamy do XDMości. To jest naprawdę wielki sukces. Wielki sukces naszej formacji i naszego projektu dla Polski. To czwarte zwycięstwo partii Jarosława Kaczyńskiego nad drugą w wyścigu o sejmowe mandaty Koalicją Obywatelską Donalda Tuska. Krzyżyk przy nazwiskach z tej listy postawiło 6 629 402 wyborców, 30,7% głosujących. 4 lata ciężko pracowaliśmy i te nasze wyniki też są wynikiem tych 4 lat. Ale byliśmy zdeterminowani, konsekwentni i wiedzieliśmy, że te wybory można wspólnie wygrać. Trzecie miejsce zajęła Trzecia Droga. Na koalicję Polski 2050 i PSL zagłosowało 3 110 670 osób. To 14,4% poparcia. Dziękuję wszystkim naszym wyborcom i wszystkim wyborcom, którzy poszli, pobiliśmy rekord świata i w wyniku Trzeciej Drogi w frekwencji. 1 859 018 głosów i 8,61% poparcia zdobyła nowa Lewica. Dzisiaj chcemy jeszcze raz nisko się Państwu pokłonić, podziękować za każdy oddany głos, za każdą rozmowę. Do Sejmu wejdą też posłowie Konfederacji Wolność i Niepodległość. Zdobyli 1 547 364 głosy, czyli poparcie na poziomie 7,16%. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło też najwięcej głosów w wyborach do Senatu. Niemal cała opozycja zawarła pakt, ale formalnie do Senatu startowały osobne partie. Kolejne miejsca zajęły Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Konfederacja i Lewica. Tak, drodzy oglądający, w wyborach do Senatu też wygraliśmy. Jak to? Mamy mniejszość w Senacie? No przecież zobacz, widziałeś ile głosów? Mamy większość o tej jednomandatowe okręgi, to tak się nie przekłada? Aha. No mniejsza, wygraliśmy wybory do Senatu, ale opozycja jak zawsze musiała coś pokręcić. No i wyszło jak wyszło, że chyba nawet Senatu nie będziemy mieli. Wynik wyborów parlamentarnych jest przede wszystkim świętem demokracji ze względu na rekordową frekwencję. Zgodnie z konstytucją w Polsce władzę nie sprawują politycy, tylko suweren. Do urn poszło ponad 74% Polaków. To najwyższy w historii wyborów do Sejmu i Senatu wynik. Mniej, bo niecałe 41% wyniosła frekwencja w referendum. To oznacza, że nie będzie ono wiążące. Konstytucja przewiduje teraz 3 możliwe kroki wyłonienia rządu. W pierwszym prezydent powierza misję tworzenia rządu zwycięskiej partii. Zaproponowany przez nią premier musi zdobyć poparcie bezwzględnej większości w Sejmie, aby uzyskać wotum zaufania. Jeśli to się nie uda, ruch należy do Sejmu. Premier i rząd potrzebują wtedy bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Trzeci krok to ponowna inicjatywa prezydenta i zwykła większość dla wotum zaufania dla rządu. Nowy Sejm najpóźniej musi zebrać się 14 listopada. Konrad Wąż, Wiadomości. A wy jak myślicie, prezydent desygnuje Mateusza Morawieckiego z tego, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało te wybory, czy jednak nie będzie utrudniał przyjęcia władzy opozycji, jednak desygnuje Donalda Tuska na premiera?
Zobaczmy więc, jak rozkładają się mandaty dla poszczególnych ugrupowań. Najwięcej posłów wprowadzi do nowego Sejmu, Sejmu 10 kadencji, Prawo i Sprawiedliwość, 194. Koalicja Obywatelska ma 157 mandatów, Trzecia Droga 65, Lewica będzie miała 26 posłów, Konfederacja natomiast 18. Opozycja oczekuje od prezydenta szybkich decyzji i liczy na to, że nie powierzy misji tworzenia rządu PiS-owi, a Prawo i Sprawiedliwość deklaruje, że próbę chętnie podejmie, choć uzyskanie sejmowej większości będzie bardzo trudne. Monika Borkowska. Nie pozwolimy na to, by Polskę zdradzono. Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. Polityczna układanka trwa. Kto strzeli gola na wagę zwycięstwa, wciąż nie wiadomo. Ja bym tak się nie zdziwił, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość tam by podkupiło, jak to mówiłem, posłów od Szymona Hołowni, no bo oni pierwszy raz są posłami, w ogóle nie siedzieli w polityce. Tu PSL by mógł wejść do rządu, przecież PSL to już chyba w trzeciej RP chyba z każdym rządził. Tam paru z Ruchu Narodowego by PiS też mógł wyciągnąć. I mamy trzecią kadencję Prawa i Sprawiedliwości, ale na ten moment, kiedy nagrywam ten film, słyszę, że już dogadane są resorty w rządzie Donalda Tuska, więc raczej jest to mało prawdopodobne. Talenty Jarosława Kaczyńskiego negocjacyjne są znane. Ewentualna oferta Prawa i Sprawiedliwości także może być hojna. Języczkiem uwagi stała się właśnie Trzecia Droga. Królem sytuacji jest Władysław Kosiniak-Kamysz, który zrobił bardzo dobry wynik. Prawo i Sprawiedliwość ma 194 posłów. Do zbudowania sejmowej większości niezbędne będą przepływy z Trzeciej Drogi. Ta do Sejmu wprowadziła 65 osób. Czasami trzeba trochę głębiej poszukać. Takie rozmowy, jak doskonale wiemy, lubią czasami ciszę. Na razie PSL na pytania o koalicję z Prawem i Sprawiedliwością reaguje nerwowo. 8 lat niszczyli Polskie Stronnictwo Ludowe i naprawdę myślą, że dzisiaj Polskie Stronnictwo Ludowe będzie chciało z nimi współpracować. Pan Miłosz Motyka jest młody, ale traktuje go już jako poważnego polityka, bo już jest chyba tym rzecznikiem Polskiego Stronnictwa Ludowego jakiś czas, ale nie wie, że tak póki piłka w grze, to lepiej na nikogo nie zaatakować i czekać na poważne oferty. Ale rzecznikowi ludowców szybko odpowiedział sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości. Nie o wszystkim cię, kolego, informują. Teraz wszystko w rękach prezydenta. To on zdecyduje, komu powierzy misję tworzenia rządu. Wiele wskazuje na to, że zwycięskiej partii, bo taki jest parlamentarny zwyczaj. Nie sądzę, żeby w tym zakresie coś się zmieniło. To jest dzisiaj moje stanowisko. Opozycja próbuje na prezydenta naciskać. Donald Tusk, ogłaszając zwycięstwo, mija się z prawdą. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło o 37 mandatów więcej niż Koalicja Obywatelska. Donald Tusk po raz kolejny przegrywa z Jarosławem Kaczyńskim. Donald Tusk raczej nie przegrał z Jarosławem Kaczyńskim. Donald Tusk, jeżeli z kimś przegrał, to z Donaldem Tuskiem, pozwalając na tak duże poparcie Trzeciej Drogi, bo to jeszcze Donald Tusk tak pomiędzy słowami zachęcał do głosowania na Trzecią Drogę, tak aby na pewno przekroczyli próg wyborczy i się okazało, że oni ten próg wyborczy prawie dwukrotnie przekroczyli. Przed nami jeszcze stoi pytanie o to, czy ten sukces będzie można zmienić w kolejną kadencję naszej władzy. I tego jeszcze w tej chwili nie wiemy. Zwycięska partia deklaruje, że to ona jest gwarantem bezpieczeństwa Polski, a alternatywna koalicja oznacza chaos. Dziś może się wydawać, że sojuszu z konserwatywnym PSL-em, który od lat jest w opozycji, wykluczyć nie można. Istnieje coś takiego jak głód stanowisk w przypadku każdej partii, która jest długo, długo w opozycji. Polityczna, nieprzewidywalna gra nieraz już zaskakiwała zarówno wyborców, jak i samych graczy. Monika Borkowska, Wiadomości. Chciałbym wam przypomnieć, że na Steamie cały czas jest 50% promocja na grę Bloodhunt, gra polskiego studia, gdzie w sumie tworzy ją widz. Nasz widz, więc jeżeli chcecie z sentymentem powspominać stare gry, to Bloodhunt na pewno taką jest. Nawet możecie dostać za darmo klucz do takiej gry. Wystarczy, że napiszecie w komentarzu, dlaczego to wam należy się ten kluczyk, a jutro na streamie wybierzemy jedną osobę. A jeżeli nie chcecie liczyć na szczęście, to link do gry jest w opisie i za niecałe 30 zł możecie sobie
pograć i dostać darmowe DLC Juicy Retro Style. Scena polityczna przebudowuje się. Teraz padają też pytania o to, kto będzie marszałkiem Sejmu, kto Senatu. Choć na etapie rozmów koalicyjnych muszą dotyczyć konkretnych tech ministerialnych, o co są dopytywani liderzy polityczni, a nawet mówią o tym, co leży w kręgu ich zainteresowań czy też oczekiwań. I Brzuska TV dotarło do tych informacji, więc już wam mówię, jak na dzień dzisiejszy to wszystko wygląda. Koalicja Obywatelska bierze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Sprawiedliwości, Finansów, Polska 2050, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Klimat, Cyfryzacja, PSL, Rolnictwo, Gospodarka, Lewica, Edukacja, Zdrowie i Mieszkalnictwo. I Lewica chyba dotrzyma swoją obietnicę wyborczą, gdzie powiedzieli, że wybudują 300 mieszkań. Kto może być kim i na co pozwolą negocjacje, biorąc pod uwagę rozbieżności? O tym Konrad Warzocha. Donald Tusk, szczerze. Czuje się pan premierem już? Nie, nie. Ja jakoś tam sobie dam radę, niezależnie od tego, jakie będą moje losy. Ale... Przyszłość Tuska podają w wątpliwość naturalni, zdawałoby się, koalicjanci. Z badań opinii publicznej wynika, że nawet 20% wyborców Platformy Obywatelskiej mu nie ufa. A kto grzanie przeciwko Donaldowi Tuskowi w TVP? Co ja ze sobą pocznę, jak TVP będzie odpolitycznione, znaczy odpolitycznione z Prawa i Sprawiedliwości, pewnie upolitycznione przez tych drugich. Ale no, smutno na pewno nam będzie i co z ich zdemościami tak właściwie? Poza tym ma duży elektorat negatywny. Dla polityków PSL naturalnym kandydatem jest szef partii. Dziękujemy! Tyle, że dla koalicyjnej Polski 2050 sprawa jest oczywista. Premierem powinien być kto inny. Ludzie są dobrzy! Moim naturalnym kandydatem na premiera jest Szymon Hołownia. No a kogo innego członek partii Szymona Hołowni miałby wskazać? Właśnie Kosiniaka-Kamysza, czy powinien pchać swojego prezesa? No chyba logiczne. Jeśli chcą rządzić, muszą się połączyć. Rzecz w tym, że na odsunięciu Prawa i Sprawiedliwości od władzy wspólne cele partii opozycyjnych kończą się. Mimo wielu podobieństw są wyraźne różnice. O ile Szymon Hołownia nie będzie miał problemu z lewicowymi związkami jednopłciowymi, aborcją czy ochroną środowiska sięgającą absurdu, o tyle Władysław Kosiniak-Kamysz już owszem. Polemika na ten temat już trwa. Żadne sprawy światopoglądowe nigdy nie mogą być elementem umowy koalicyjnej i tutaj na jakiekolwiek wpisywanie w umowy koalicyjne spraw światopoglądowych się nie zgodzę. Widać to doświadczenie ze strony Kosiniaka-Kamysza, że to on ma te same dobre karty w ręku i to on rozdaje karty, bo to od niego i od jego posłów zależy, kto tak naprawdę utworzy przyszły rząd. Lewica odpowiada ostro. Na takiej samej podstawie Kosiniak-Kamysz jak sprawy rolników. Czy co tam chcesz do umowy zgłosić? Największym przegranym tych wyborów obok Konfederacji jest Lewica, bo oni stracili sporo mandatów poselskich i rząd bez Lewicy da się utworzyć. Bez trzeciej drogi? No raczej nie. Jedni grożą tym, że jeśli aborcja nie będzie legalna do 12 tygodnia życia, no to będą blokowali jakieś tam rolnicze kwestie. Dlatego to pokazuje, że jeśli stworzyliby rząd, to będzie totalna koalicja chaosu. No i tutaj z posłem Gontarzem się zgodzę, bo niektóre kwestie będą mogli oni razem wprowadzić, coś zmienić, no ale to po jakimś czasie się skończy. I czy to nam nie prognozuje przyspieszonych wyborów? Dochodzi jeszcze bitwa o ministerialne stanowiska, a przy tej koalicji chętnych do podziału wyjątkowo dużo. Trzy komitety wyborcze opozycji mówią o stworzeniu rządu. Każdy z komitetów składa się z kilku partii lub frakcji. Każda ma lidera z jakimiś aspiracjami politycznymi. Razem to nawet 8 polityków. Z apetytem przyszłych koalicjantów nie starczyłoby resortów. Nie ma takiego komitetu koalicyjnego jak opozycja. Są różne ugrupowania. W tej chwili nawet nie są prowadzone rozmowy koalicyjne. Dlatego jeśli prezydent powierzyłby misję stworzenia rządu obecnym partiom opozycyjnym, można się spodziewać, że gabinet będzie powstawał w bólu i z komplikacjami. Konrad Warzocha, Wiadomości. Co wy uważacie o wyniku wyborów? Jak myślicie, co się stanie z Wiadomościami? Napiszcie w komentarzu, a to będzie koniec dzisiejszego odcinka. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych XDemościach. Być może jutro zobaczymy, jak fakty się cieszą, że opozycja wygrała wybory. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.